Coś dla ducha i dla ciała. Za nami muzyczne i kulinarne smaki Wołynia. Pod taką nazwą zorganizowano spotkanie w Skarbiszowicach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Są tutaj z nami jeszcze mieszkańcy, osoby, które urodziły się w 26, 24 roku XX wieku, czyli 1924, i oni właśnie opowiedzą o tych smakach, a my z kolei, kobiety Wołynia, przygotowałyśmy na dzisiaj kilka potraw wołyńskich. Może one nie są takie już prawdziwe wołyńskie, ale one jeszcze istnieją w naszych domach. To jest fajne, że taka wioska i inne wioski po prostu promują to, pamiętasz o tej tradycji. Mieszkanki Skarbiszowic przygotowały potrawy kresowe, te, które pamiętają z dzieciństwa i przekazywane im były z pokolenia na pokolenie. Trzeba pamiętać o tym, żeby te przepisy po prostu przechować, przekazywać dalej. Ja przygotowałam na dzisiejszy dzień taką potrawę z Wołynia. Nazywają się one podpłomyki z kapusty. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam, są pierogi ruskie, gdzie farsz jest ziemniaki i ser. Jest to wszystko polane smalec z cebulką, ze skwarkami, tak jak kiedyś to było. Przygotowałam również kiszoną kapustę. Kapusta jest obgotowana i zalewana wodą z kiszonych ogórków. Ona się maceruje tam dobę. Ja przygotowałam na dzisiejsze spotkanie barszcz ukraiński. To jest zupa, która składa się z tego praktycznie wszystkiego, co mamy w ogrodzie. Więc są buraki, ziemniaki, kapusta. Przygotowałam kutyki. To jest danie ziemniaczane. W tamtych czasach bardzo dużo ziemniaków spożywano pod różną postacią. No więc polega to na tym, że ziemniaki się obiera, gotuje jedną część, a drugą część się ściera na tarce. Odciska wodę i wszystko się razem łączy. Serek biały osobno, troszeczkę ziemniaczków, jajeczko i do środka się nadziewa te. Są takie pierożki, kutyki. Przygotowałam na dzisiaj hachłyki. To jest ciasto drożdżowe z cynamonem. Specyficzny sposób układania tego ciasta, ponieważ to jest, jeżeli mogę techniczne tutaj sekrety zdradzić, duży prostokąt robi się z ciasta drożdżowego, smaruje się masłem roztopionym, dodaje się cynamon z cukrem. W wersji świątecznej na Boże Narodzenie można dodać przyprawę z piernika. Wtedy ten zapach jest jeszcze intensywniejszy. Zawija się to specjalnie, się kroi, wykręca, wywija. Moja mama mówiła na to krętele, a generalnie na Wołyniu nazywało się to hachłyki. Spora część mieszkańców Skarbiszowic pochodzi z Kresów Wschodnich. Zostali przesiedleni, czemu towarzyszyły często dramatyczne wspomnienia. Przebraże to była wieś, która liczyła na początku wojny drugiej 1000 mieszkańców, a w momencie największego oblężenia przez Ukraińców było 24 tysiące ludzi. Więc tam obroniło się no nie tylko to społeczeństwo, które mieszkało w okolicy, ale również i z Kiberc, z Łódzka ludzie zjeżdżali z Równego. To są wspomnienia tak drastyczne, że ja się długo po tym budziłem. Uciekajmy, Ukraińcy mordują. Głód był tak potworny, że ja ważyłem 12 kg jako 6-letni chłopak. Ale pod koniec wojny w 1944 roku był front, który przebiegał między tą miejscowość Jawornik Polski i zatrzymała się tam jakaś jednostka niemiecka. Woła mnie Niemiec. No to idę tak ze strachem, on kom i daje mi menażkę tej gruchówki. Drugą bratu. Boże, i kawałek czarnego chleba. Boże, te lepszego jedzenia nie jadłem do tej pory. W stodole koncertowej można było nie tylko spróbować wyśmienitej kuchni wschodniej, ale także posłuchać muzyki kresowej czy podzielić się wspomnieniami.